Od 24 do 28 grudnia w ramach dni świątecznych na drogach prowadzone były wzmożone kontrole i patrole. Podczas tych 5 dni działań na terenie powiatu wejherowskiego doszło do 3 wypadków, których na szczęście nie było ofiar śmiertelnych. Policjanci w czasie tego zabezpieczenia interweniowali, jeżeli chodzi o kolizje drogowe, aż 13 razy. W tym samym czasie doszło także do 3 wypadków drogowych. Pozostałe interwencje dotyczyły głównie zakłóceń spokoju, porządku, zakłócenia ciszy nocnej. Były to interwencje w mieście, ale również też to były interwencje domowe. W tym czasie policjanci zatrzymali 5 nietrzeźwych kierowców i 1 pod wpływem narkotyków. Podczas tej akcji mundurowi ukarali 139 kierowców mandatami karnymi, m.in. za przekroczenie dozwolonej prędkości czy też brak zapiętych pasów bezpieczeństwa. Dodatkowo policjanci zatrzymali kierowcę naruszającego sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Zatrzymali 7 praw jazdy, 19 dowodów rejestracyjnych. Mundurowi skontrolowali łącznie 472 pojazdy. Liczne kontrole prowadzone były także na przełomie roku 2014-2015. Jeżeli mówimy o samej nocy sylwestrowej, w tym czasie nie doszło do żadnego wypadku drogowego, natomiast policjanci podczas tej nocy i poranka zatrzymali aż 5 osób nietrzeźwych. Osoba, która miała największą ilość alkoholu w organizmie, została zatrzymana na terenie Rumi. Był to mężczyzna i miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Podczas tej samej sylwestrowej nocy policjanci z powiatu wejherowskiego interweniowali w związku z różnymi zgłoszeniami aż 77 razy. Z tego 3 interwencje dotyczyły wypadków zaistniałych w związku z wybuchem petard. Jedno ze zdarzeń takich poważniejszych miało miejsce na terenie Wejherowa. Tam mężczyzna doznał obrażeń twarzy dość poważnych. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci, udzielali mu też oni pierwszej pomocy. Kiedy przyjechali ratownicy pogotowia, został ten mężczyzna im przekazany i też następnie został on hospitalizowany. Kolejne 2 przypadki miały na terenie miasta Rumia oraz na terenie jednej z miejscowości gminy Gniewino. Pamiętajmy, że tylko 31 grudnia i 1 stycznia możemy bez żadnych pozwoleń puszczać fajerwerki. Jeśli chcielibyśmy puszczać sztuczne ognie w innym dniu, należy to sprawdzić w odpowiednich przepisach prawa miejscowego. Za odpalanie materiałów pirotechnicznych bez wymaganego zezwolenia grozi mandat do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu.